Zacienione ławki, więcej zieleni, monitoring czy bezpłatna toaleta to tylko część propozycji, jakie mieszkańcy Rudy Śląskiej zgłosili podczas konsultacji w sprawie zagospodarowania miejskiego rynku. Nad tymi pomysłami będą teraz pracować architekci. Więcej zieleni, świetna idea. Jak najbardziej powinno być coś takiego tutaj wprowadzone. Dużo ludzi czekało na to i niech wreszcie się to poprawi. Zobaczymy, co zrobi projekta. No, ja się tutaj opierałem, żeby jednak ta fontanna została i ludzie, choć oni chcą ją skasować, no, ale fajnie by było, jakby coś może mniejszego zrobili. Moim zdaniem kolejnym krokiem po zazielenieniu tego miejsca powinno być udostępnienie tutaj szerokiej oferty gastronomicznej, oferty, gdzie młodzi ludzie mogą spędzić czas, dobrze się bawić i ożywić trochę to miejsce. W konsultacjach wzięło udział tylko 40 mieszkańców, którzy przekazali miastu ponad 120 uwag. Dzięki ich sugestiom na rynku powstaną elementy architektury, m.in. rzeźby, nawiązujące do historii miasta. Duże zainteresowanie wzbudziła też znajdująca się na środku placu niedziałająca fontanna, która wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie zostanie naprawiona. Niektóre pomysły były wewnętrznie sprzeczne, więc to jest jakby rozstrzygnięcie. Wiemy, że fontanny tu raczej tej dużej nie chcielibyśmy, raczej będziemy chcieli zbiornik retencyjny podziemny, nie z wodą na powierzchni, już to jest znacznie droższe w utrzymaniu. Wiele uwag mieszkańców dotyczyło też ilości zieleni. Teraz tym, jak ją wkomponować w rynek, zajmie się projektant przebudowy placu. Zastanawialiśmy się, ile tej zieleni, ile miejsc do rekreacji, powstało kilka roboczych wariantów. No i w efekcie w takim uzgodnionym wewnętrznie w urzędzie wariancie około 1/3 powierzchni rynku jest rozszczelniona, zazieleniona. Obecny wygląd rynku jest wynikiem przebudowy z lat 2009-2010. Wycięto wtedy prawie wszystkie drzewa, zamieniając plac w betonową patelnię pozbawioną cienia. Kolejna przebudowa ma się zacząć pod koniec tego roku.